Witaj na stronie bądźmysobą.pl bez polskich znaków. Jest to strona poświęcona pięknej, wspaniałej idei, która może uzdrawiać i uzdrawia człowieka tych różnych nałożeń. Tak, pokazując, że to wpierw jesteśmy ludźmi, a dopiero potem narodami, religiami, wierzeniami, politykami, czymkolwiek chcesz. Wiesz o tym, że jest część wspólna, która nas łączy wszystkich i tą częścią jest bycie człowiekiem, a dokładniej bycie ludzkim człowiekiem, czyli człowiekiem świadomym tego, co to znaczy być człowiekiem. Jeżeli człowiek nie wie, nie ma podstaw dotyczących samoświadomości, tego, o co w tym wszystkim chodzi, po co żyje, dlaczego, no to nie może automatycznie zdrowo, autonomicznie rozwijać swojego życia i kreować świat taki na zgodzie z własnymi marzeniami i z tym, co najbardziej mu odpowiada w jego własnym rytmie, naturalnie, zharmonizowanie z naturą. Ludzie, którzy odchodzą od natury, tak, ucywilizowani w pewien nienaturalny sposób, odzwierciedla się też tym, że spożywamy przetworzone pożywienie, tak samo jak otrzymujemy przetworzone informacje, których nie rozumiemy i z którymi nasz organizm ma dużo utrudnień. I właśnie ten powrót do bycia człowiekiem, do centrum, do tej podstawy jest tak niezwykle potrzebny dla tej części z nas uświadomionej już, doświadczonej, dojrzałej świadomościowo, abyśmy mogli cieszyć się życiem i żeby takie małe dziewuchy dobrze się w tym świecie czuły, prawda? Chciałabyś się dobrze czuć w tym świecie? No, i to chcemy robić. No właśnie, więc i to jest ta spontaniczność, to jest to piękno bycia obecności, w obecności, kiedy nie musisz żyć, nie wiem, ciągle na pokaz sztuczności, w jakichś wyobrażeniach na temat tego, że świat powinien taki być, że ja powinienem być taki, że ludzie się powinni zachowywać tak. To nie działa. Nie działa to, kiedy człowiek chce być dobry, kiedy chce robić w porządku rzeczy, a nie jest szczęśliwy. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy dobrzy. Więc w zdrowym świecie, zdrowy świat jest przyjazny dla nas, daje nam odpowiednie warunki do wzrostu, gdzie możemy czuć się bezwarunkowo akceptowani, tacy jakimi jesteśmy, bez jakichś uprzedzeń religijnych, wyznaniowych, politycznych, czy nie wiem, seksualnych i tak dalej. To jest nasza prywatna sprawa, to co mamy, jacy jesteśmy uposażeni. I to dopiero daje nam pełnię człowieczeństwa, na której możemy budować szczęśliwy, zdrowy świat, w którym wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. I to jest bardzo ważne, dlatego potrzeba, dzięki tej idei mogą wzrastać lokalni liderzy, którzy mają w sobie właśnie pasję, którzy mają w sobie to człowieczeństwo przebudzone i którzy właśnie mają ochotę i taką wewnętrzną właśnie moc działania na rzecz większej grupy ludzi, których też potrafią dostrzec bycie człowiekiem. To jest ważne, ponieważ jeżeli kontaktujemy się z ludźmi, którzy mają uśpione człowieczeństwo, tacy ludzie mogą być zakłamani i nie wiedzieć, co mówią, tak? Być oszołomieni różnymi rzeczami, mogą trwać w manipulacji, a przez to też manipulować innymi. Dlatego potrzebujemy zrobić na początku oczyszczenia właśnie to, ten podział na ludzi przebudzonych w człowieczeństwie. Czyli takich ludzi, którzy są po prostu ludzcy, którzy postępują w zgodzie z sumieniem, z tym, co czują i mają uwewnętrznioną motywację wewnętrzną, dzięki której postępują w zgodzie ze sobą. Czyli przez to są szczęśliwi, przez to mają połączenie ze sobą, z własną emocjonalnością, z własnym układem nerwowym, tak, tą wrażliwością, która się w nich zachowuje i która w nich może rozkwitać. I tacy ludzie dopiero mogą rzeczywiście to, co mówią, to ma sens, bo to pochodzi z nich, to nie jest wyuczone, to nie jest kolejna sztuczność, kolejna poza, którą tak przedstawiają ludzie wyuczeni tym starym, prymitywnym świecie, który właśnie rządzi się tymi zasadami rządzy, chciwości, tymi prymitywnymi częściami, które próbują sobie tak podporządkowywać nasze młode pokolenie, tak, przez ciągłe zapracowywanie, przez cały ten mechanizm u ucznia, tak, w szkole, gdzie jest ten nauczyciel, który zadaje, czyli tą ciągłą zewnątrz sterowność próbuje się pogłębiać. Natomiast my jako młode pokolenie widzimy te mechanizmy manipulacji i potrafimy je po pierwsze opowiadać, opisywać własne doświadczenia, przeżycia
i nazywać ten świat, tą rzeczywistość, w której żyjemy, swoimi własnymi słowami. Poprzez to, dzięki temu właśnie tworzy się w nas samodzielność, taka przestrzeń, którą możemy wypełniać właśnie tym, co naprawdę lubimy i tym, co przynosi nam prawdziwy pożytek, na którym możemy wzrastać. Pozdrawiam Jasny, Marcin Socha, Marcin Adam Socha, zapraszam na profil i łączymy się, kochani. Tak naprawdę jesteśmy tutaj cały czas, więc jeżeli chodzi o przebudzenie, to polega to właśnie na tym, że mówisz prawdę, tak jak widzisz rzeczy, bez względu na to, że ktoś się będzie z tego śmiał, że ktoś pomyśli, że to jest dziwne, bo w tym momencie ludzie odzwierciedlają właśnie swoje ukryte wnętrza światów, tak? Jeżeli ty głosisz prawdę, ale taką poczuciu, bez ocen, nie musisz oceniać, że ludzie, nie wiem, są dziwni, czy są prymitywni i tak dalej, bo to są wszystko oceny, w których my albo popadamy w próżność, kiedy na przykład czujemy się lepsi, czy popadamy w jakieś poczucie gorszości, kiedy czujemy się gorsi, bo oceniamy, czyli wtedy jesteśmy na tym czynniku zewnętrznym, na którym zasypiamy, tak? Jak szukamy czegoś na zewnątrz, to tak naprawdę nie działamy wtedy samodzielnie, tak? Jeżeli wchodzisz już do wewnątrz, to wtedy się przebudzasz, przebudza się twój naturalny potencjał, dzięki któremu wiesz dokładnie tak, jak jest, czujesz, stajesz się sam lekarzem siebie, sam swoim coachem, trenerem, osobą, która w tym momencie odzyskuje jakby dostęp do tego środka, tak? Już nie działa tylko jako półgłówek, tak? Czyli człowiek, który funkcjonuje tylko w oparciu o jedną głowę, tak? O jeden półkulę mózgu się fiksuje na jakimś poznaniu, nie wiem, przez pryzmat albo energetyczny, albo materialny, albo widzi świat w ten sposób i nie uznaje innego, tak? Zaprzecza innym. Tak się właśnie dzieje, kiedy człowiek jest uwarunkowany na zewnątrz, i kiedy w nim się dopiero ewentualnie formują jakieś podstawowe funkcje poznawcze, w których dopiero uczy się chodzić, tak jak ten niemowlak. Natomiast jeżeli już nauczyłeś się chodzić, to możesz automatycznie to się uwewnętrznia, więc harmonizuje, więc masz dostęp do swojego całego organizmu. Pojawia się autonomiczność widzenia świata i to piękno przebudzenia, piękno życia w obecności jest czymś, co jest, no, to co jest nie do opisania, jest warte każdego czasu poświęconym w rozwój, który jest najważniejszym czasem, jakim możemy poświęcić sobie, uwalniając się od wszystkiego, co nam nie służy, od wszystkiego, co jest uwarunkowane, co jest w pewien sposób na siłę próbowane wyleciało mi słowo, to też jest fajne, tak, że może ci coś wylecieć, możesz wejść w emocje, kiedy coś przekazujesz. To jest ten stan meta, kiedy wykraczasz poza te nałożenia, poza jakieś takie rzeczy, w których tak jesteśmy, normalnie trwamy i nie zastanawiamy się. Kiedy zobaczysz, bo to jest tak, że sam w pewnym momencie widzisz, że coś jest nie tak z tym światem, że coś jest ograniczone, tak? I wtedy pokazuje to automatycznie, że twoja świadomość już osiągnęła taki stan, że już nie jest takim prymitywnym jakimś zlepkiem różnych rzeczy, gdzie my w ogóle nie widzimy, co się tutaj dzieje, tylko już pojawia się ta świadomość nowoczesności, tak? Świadomość, która wykracza poza stare jakieś zdrętwiałe systemy i widzi, że coś jest nie tak, ale jednocześnie jest już w nowej przestrzeni i z tej nowej przestrzeni działa. Czyli to jest takie połączenie, tak? Różnych przestrzeni, różnych perspektyw i zamiast skupiać się znowu na starym, my możemy w tym momencie już skupiać się na nowym, na widzeniu i na docenianiu, na tej niesamowitej tych możliwości, jakie są w człowieku samouświadomionym, we własnym człowieczeństwie. No i tyle na razie.